Panie trenerze, pożyteczny sparing, no nie ma co ukrywać. No na pewno, no po to te sparingi się organizuje, żeby gdzieś tam pewne elementy przećwiczyć, przygotować się jak najlepiej. Chociaż, jak pamiętacie moją wypowiedź tam sprzed kilku lat tutaj, nie cierpię tych sparingów właśnie w okresie zimowym na tych sztucznych boiskach, ale no, trzeba zrobić wszystko, żeby się jak najlepiej przygotować. Na pewno ten dzisiejszy sparing pozytywny, były fajne momenty, ale myślę, że też przeciwnik, pomimo tego, że z drugiej ligi, to wymagający, agresywnie grający i fajnie, że tak mogliśmy tutaj sobie właśnie gdzieś ten czas spędzić. No i ładne bramki po ładnych akcjach, to myślę warte powiedzenia. Tak, myślę, że też ważne dla Nelsona. W końcu gdzieś tam udało się mu strzelić te dwie bramki, fajne bramki po fajnych akcjach. Piri też w swoim stylu, można by było powiedzieć. Oczywiście, że Snicz też miał tam jakieś swoje sytuacje i trudno, żeby wszystko dobrze funkcjonowało, ale to ogólnie można powiedzieć, że wszystko było pozytywnie. Co o testowanym zawodniku? No, ciężko cokolwiek powiedzieć, bo w zasadzie tam mało był znajdywany. No to się też bierze stąd, że tak naprawdę to on dopiero dzisiaj z nami był, nawet treningu nie odbył. To jest gdzieś tam normalne, bo jeśli zawodnicy są ze sobą jakiś tam czas, to już się znają, rozumieją, czasami może nawet bez spojrzenia mogą akcję rozgrywać, a tutaj jednak widać było ten brak jakiegoś takiego kontaktu i porozumienia. Panie trenerze, to jest 2 tygodnie pracy. Mam nadzieję, że tam nie ma ze zdrowiem żadnych problemów. Czy jakieś tam drobne, bym powiedział, dolegliwości zawodnicy odczuwają, bo jednak ta murawa sztuczna jest ciężka, specyficzna. No, inaczej się tutaj człowiek porusza, trudno jest gdzieś tam zmienić kierunek, zatrzymać się, więc jakieś tam narzekania są. Natomiast takich poważnych urazów nie ma. No Janek Kuźma gdzieś tam naderwał mięsień czworogłowy, ale to nie jest jakieś tam naderwanie, które go wyłączy nie wiadomo na jak długi czas. I cóż, no pracujemy dalej. Jeszcze mamy tydzień tutaj w Łodzi i później wyjazd do Turcji. Czeka pan chyba już na tą Turcję? No tak, tak, czekamy, ale oczywiście też śledzimy tam doniesienia, co tam się dzieje w tej chwili i mam nadzieję, że to się wyszaleje właśnie w tym okresie i my trafimy na lepszy moment. To Stipe nie zagrał? No Stipe nie zagrał, tak, nie zagrał dlatego, że chcieliśmy zobaczyć przynajmniej przez 45 minut tego zawodnika testowanego, więc trudno było, żeby grali gdzieś tam po 30 minut, bo to szkoda gdzieś tam robić takie zamieszanie i rozmawiałem ze Stipe, taka była moja decyzja. A po debiucie Łabęckiego? Pozytywnie, no Janek trenuje z nami od początku przygotowań. Wiedzieliśmy o tym, że jest to chłopak młody, który gdzieś tam na pewno raz musi zebrać doświadczenia, ale przede wszystkim musi się wzmocnić fizycznie, ale piłkarsko on sobie doskonale radzi. Myślę, że ten czas tutaj, który z nami spędza, to wszystko mu jakby da, czyli to doświadczenie przy tych zawodnikach, których wokół siebie ma, ale też ta praca, którą wykonujemy gdzieś tam spowoduje, że on będzie taki, no bardziej bym powiedział męski, bo na razie wiemy, że to jest młody chłopak i tego mu brakuje. Pięknie, dziękujemy. Dzięki. Fajny sparing za wami. Myślę, że jeśli idzie o to, że to pierwszy sparing, no to myślę, że już to fajnie wygląda. Na pewno tak, ale to jest tylko sparing i to jest dodatkowo pierwszy sparing, gdzie mamy te obciążenia przez 2 tygodnie, które pracujemy tutaj w Łodzi. To na pewno są to ciężkie 2 tygodnie. Jeszcze widać, że nie ma tej świeżości. Gdzieś tam te akcje też nie wszystkie się kleją, ale pracujemy nad tym. Fajnie, że bramki strzeliliśmy po fajnych akcjach. No i też fajnie, bo Nelson strzelił dzisiaj 2 bramki. Myślę sobie tak, że to taki niewdzięczny bardzo czas dla piłkarzy, gdzie trzeba naprawdę orać, tak, żeby potem na wiosnę wszystko szło dobrze. No niestety taki sobie wybraliśmy zawód i nie ma co narzekać, robimy to, co kochamy, jeszcze nam za to płacą, także nie ma co narzekać. Na pewno jest to kawał ciężkiej pracy, ale miejmy nadzieję, że ta praca się opłaci na koniec sezonu. No i fajnie, że pogoda
No chyba trzeba powiedzieć, że dopisuje, tak? Nie ma minus 10, 12, dużo śniegu, można w spokoju pracować, nawet na sztucznym. No dokładnie, trzeba byłoby się zastanowić, czy warto jechać do Turcji, skoro tam teraz pada cały czas i wieje. Na pewno tak, troszeczkę ta sztuczna przeszkadza, umówmy się, że to nie jest jakby wymarzone boisko dla piłkarza, bo gdzieś te stawy dostają mocno po tyłku, ale faktycznie pogoda w tym roku jest super, także nic tylko trenować. A jak te dwa tygodnie pan ceni, to dobrze wykonana praca, czy czegoś tam się nie udało zrobić? Nie, wydaje mi się, że wszystko wykonaliśmy. Mieliśmy boiska do dyspozycji, siłownie do dyspozycji, także wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Jeszcze zostało jutro i przyszły tydzień w Łodzi, a potem jedziemy jakby tą stronę taktyczną szlifować do Turcji. Właśnie, chyba fajnie, że ten obóz w Turcji będzie jednak, że na normalnych trawach, na normalnych boiskach będzie można popracować. No to jest plus przede wszystkim, że tam można pracować na normalnej, naturalnej nawierzchni. Tak, tutaj gdzieś jakbyśmy weszli na te boiska, to pewnie byśmy je rozwalili i na wiosnę nie mielibyśmy gdzie trenować. Dlatego fajnie, że jedziemy. Też tam gdzieś jesteśmy wszyscy razem, też gdzieś ta drużyna będzie się jeszcze bardziej integrowała. Zaraz pewnie przyjdzie paru nowych chłopaków, także na pewno taki obóz jest przydatny. Mamy to? Mamy. Dziękuję bardzo.